Ostatnia runda Mistrzostw Europy właśnie dobiegła końca. Po zobaczeniu tej partii dowiemy się, czy arcymistrz elekt Jakub Kosakowski, czyli 61. arcymistrz w historii Polski. Wybaczcie, że to powtarzam, ale bardzo cieszy mnie ten fakt z każdym kolejnym dniem. Jakoś ta informacja po prostu do mnie dochodzi i ją akceptuję. Dowiemy się po tej partii, czy Jakub Kosakowski, czy znany pod pseudonimem Kosak Czes dostanie się do Pucharu Świata. Nie miało ono twojego zadania, bo to jest to kolejny arcymistrz, natomiast zauważcie taką tendencję bardzo ciekawą, że z każdą moją kolejną wygraną partią ranking przeciwnika stopniowo malał. Po wygranym z Jonasem Bierre dostałem gościa 40 oczek niżej, po wygranej z Manuelem Petrosianem wczoraj dostaję arcymistrza 20 oczek niżej. Natomiast my wciąż mówimy o zawodnikach z klubu 2.600, bo to, że Daniel Wokaturo nie ma teraz 2.600 to jest jakiś śmieszny żart moim zdaniem. Bo on od niepamiętnych czasów zawsze jak pamiętam gościu się wokół tego 2600 krzątał. No i cóż. Nie nakładałem na siebie żadnej presji. Powiem, że swoje założenie już spełniłem. No ale zawsze jak pojawia się okazja, żeby. Móc zdobyć jeszcze więcej, no to tą ręką gdzieś tam chciałoby się jeszcze wziąć coś więcej. No więc zobaczmy, co poszło. Daniel Wokaturo to jest włoski arcymistrz, tak jak już powiedziałem o rankingu. Ja go traktuję jako zawodnika 2600. Niewiele w zasadzie wiem o nim, tak jeśli chodzi o jakieś ciekawostki pozaszachowe. Nie jest on aż tak aktywny. Pamiętam, że jak kiedyś, kiedyś tam w roku 2011, kiedy w grupie, Tata, w turnieju Tata Steel były bodajże nawet trzy grupy, to Daniel Wokaturo brał udział. Chyba to była edycja 2011, gdzie wygrał on grupę C. Teraz już nie ma czegoś takiego, bo teraz mamy grupę tylko Masters i Challengers, ale jeśli się nie mylę, to on właśnie jakąś. Tą edycję niższej kategorii Tata Steel wygrał, więc ma on obycie z bardzo, bardzo silnymi zawodnikami. I niezależnie od tego, że ma ten ranking trochę mniejszy niż pozostali przeciwnicy, no to chciałem w szachy grać. E4, C5. Spodziewałem się tego ruchu, no bo wiemy we dwójkę, że wygrana zapewnia nam pewny awans do Pucharu świata. Skoczek F3. No, i tutaj Daniel Wokaturo grał tylko i wyłącznie e, wariant Najdorfa D6, na który ponownie coś tam przygotowałem, tak jak na Jona Sabierre. Niemniej skoczek C6 poszło. E, I tu się zacząłem zastanawiać, bo nigdy czarne tego ruchu nie zagrały, przynajmniej jak mnie pamięć nie myli, może w jakiejś tam pojedynczej czy, czy w kilku partiach. No, głównym jednak ruchem y, było posunięcie D6, właśnie które prowadziło do obrony Najdorfa. Nie, do wariantu Najdorfa. Obrona to sycylińska. Dobrze, tak już się czepiając słówek. No z racji, że zostałem zaskoczony, no to musiałem pomyśleć z kilku, yy, z kilku stron. Po pierwsze, na co on się mógł przygotować? Oczywiście, że na D4, bo tak gram najczęściej, ale jeśli ja bym próbował zaskoczyć go, no to miał, mam za nadzór posunięcia goniec B5, czy tak jak grałem na lidze chorwackiej, też mam goniec C4. Spodziewałem się jednak, że jeśli wybrał on wariant, którego Wcześniej nie wybierał w żadnej partii klasycznej, no to ewidentnie na coś się przygotował. A że posunięcie D4 może prowadzić do wielu wariantów obrony sycylijskiej, no i też jest to pozycja otwarta ja lubię pozycje otwarte, no to chciałem zobaczyć, co tutaj na mnie przygotował. I przygotował on wariant zwierzchnikowa, co dla mnie było już taką trochę czerwoną lampką. Dlaczego czerwoną lampką? No bo wariant zwierzchnikowa, bądź co bądź, uchodzi za świetną broń wyrównującą. W wariancie Swierznikowa jest tyle możliwości, gdzie można, w cudzysłowie, wysuszyć tę pozycję, że to jest bardzo kiepska broń na wygrywanie, tak bym powiedział. Białe naprawdę mają masę możliwości, żeby jakoś uprościć. Zresztą yy, Swierznikow jest dosyć yy, bogaty w różne linie teoretyczne i zdziwił mnie ten pomysł. No ale dobra, ok, No gramy. Skoczek. d 5 D6. I tu również rozbieżności. Grałem i w swoim życiu i skoczek D5 i posunięcie goniec G5. Goniec G5 znam lepiej, bo po prostu znam to dłużej, więc nie kombinowałem i na gońca G5 się zdecydowałem. A6, skoczek A3, B5, skoczek D5, goniec c 7 To jest wszystko linia teoretyczna. Tutaj są dywagacje. Można zagrać pionkiem na C3, można zagrać pionkiem na C4. Wydaje mi się, że posunięcia C3, które właśnie zagrałem, w mojej bazie chyba nie ma. To znaczy nie grałem tak na 100% żadnej partii klasycznej. Niewykluczone, że jakieś partie szachów szybkich czy błyskawicznych, może jakieś w bazie są. Natomiast w partii klasycznej nie kojarzę, żebym wybierał posunięcie c3. Jak już stawała ta pozycja, to raczej szedłem ruchem c4. I tam po b4 skoczek c2, no też są jakieś tony linii teoretycznych. W partii więc poszło c3 i dzisiaj bardzo modne posunięcie wieża b8. Idea tego ruchu polega na tym, no dobra, może jeszcze przestawmy jedno posunięcie. Skoczek C2, bo akurat tego skoczka z bandy trzeba usunąć, no i goniec G5. Yy, dlaczego wieża B8 jest takie denerwujące? Ano, dlatego, że tutaj jest yy, taki zamysł w grzebiałych, że chcemy zagrać posunięcie A4, yy, żeby rozpocząć grę na skrzydle hetmańskim i pobawić się w atakowanie potencjalnie słabych pionków uczarnych. No tylko, że jeśli teraz zagram A4, no to nastąpi Baby A4 i otwieram czarnym wieżę z natychmiastowym naciskiem na punkt B2. Więc wieża B8 to jest taka sprytna profilaktyka przed tym, przed tym A4. Niemniej jednak ja. Wiem, że A4 chyba jest głównym posunięciem, bo tak po 10 minutach namysłu yy, chciałem się sprawdzić i zobaczyć, co tam sobie, yy, co ja tam pamiętam, yy, gdyż ja też wariant świeżnikowa grałem z drugiej strony. Ja miałem epizod, gdzie grałem wariant świeżnikowa kolorem czarnym yy, i linie z goniec G5 i wieża B8 stosowałem samodzielnie. Więc zagrałem A4 baby a4 i skoczek cb4. Tymczasowo oddaję pionka, ale moim celem jest przyblokowanie linii b. Skoczek b4 cbi b 4 zabranie pionka z a4 i skupienie się na pionku a6. Ja uważam w ogóle, że ta pozycja, ona ma genialny potencjał do jakiejś domowej analizy, bo ona jest tak złożona i tak ciekawa. No tylko nie pamiętałem wszystkich detali, no, szczególnie, że w drugim posunięciu już zostałem zaskoczony, no to co dopiero mówić, żebym ja pamiętał jakieś detale. Oj przepraszam, żebym ja pamiętał jakieś detale z ruchu, z ruchu piętnastego. W partii poszła Roszada, wieża bije A4, posunięcie A5. To jest posunięcie, które pamiętałem, yy, że tak należy grać, bo właśnie grając yy, z czarnymi też Gdzieś taki ruch miałem zapisany w notatkach, no tylko przypominałem sobie teraz te wszystkie linie od drugiej strony. I pozycja, która powstaje po B5, goniec D7 i skoczek C3, jest moim zdaniem naprawdę niesłychanie ciekawa. Bardzo złożona jest to pozycja. Ja mam jakieś dziwne pionki. Mam tutaj zobaczcie króla, który jeszcze nie zrobił roszady. Yy, natomiast tu jest jakaś słabość, tu jest jakaś słabość. Atakuje jedną, atakuje drugą. Jak wyprowadzę gońca, może zrobię roszadę. Yy, no to będzie super. Czarne jednak grają bardzo silne posunięcie D5. No i tutaj rozpoczynają się duże dywagacje, bo mogę zbić to trzema figurami yy, i w zasadzie wszystkie trzy odbicia mają swoje plusy i, i minusy. I powiem Wam teraz tak. No, będę niestety z Wami szczery. Ja zdawałem sobie sprawę z tego, że Hetman bije D5 jest ruchem najgorszym, bo jest taki jakiś śmieszny ruch, jak goniec C1. Tylko ja nie jestem pewny, czy to jest w tym momencie, no ale zdziwiłbym się, gdyby to nie było tutaj. Że ten pionek jest atakowany i tego pionka jak obronię w taki sposób, to goniec bije B5, dostanę mata lub zdobędę wieżę. Więc Hetman bije D5 jest najgorsze. Pamiętałem, że E -bije D5 jest ruchem najbardziej krytycznym ze wszystkich. Ale z drugiej strony, yy, samemu analizując te pozycje, ja bardzo yy, bardzo lubiłem kontynuację, która powstaje tutaj dla czarnych. Bo czarne tutaj mogą oddawać jeszcze jednego pionka, zagrać sobie E4. <laughs> I próbować grać jakoś E3 otwierać króla. Wiedziałem ja króla w centrum, więc otwieranie gry przez czarne ma to jak największy sens. Jeśli faktycznie do tej pozycji dążył Daniel Lewaturo. To jest to akurat to, przyznaję się bez bicia, to jest to bardzo dobra próba gry na wygraną. Ja wiedziałem, że jest to najbardziej krytyczna opcja, tylko no właśnie, no może to było. Może to było niewłaściwe podejście, ale. Bałem się wejść w tą, w tą pozycję, bo nie byłem do końca świadom wszystkich zagrożeń, jakie na mnie tutaj czyhają. Raczej mój oponent grał dosyć pewnie i widać było, że był bardzo dobrze przygotowany na tę rundę. Zdaję sobie sprawę, że w tej pozycji szanse na wygranie partii rosną, natomiast szanse na przegranie partii też, yy, też rosną. A tak jak mówię, po ruchu e4, jakieś tam kontynuacja wieża bije e4, f5. Yy, wieża stoi już dziwnie, jak ucieknę wieżą, dostanę jakiegoś szacha, może stracę pionka z b5. Yy, bardzo yy, ciekawa ta pozycja. Yy, bardzo ciekawa. To no tylko myślę, że jakbym chciał iść w takie dymy, to naprawdę dużo lepiej było mieć to przeanalizowane w domu. Dlaczego mówię, że źle podszedłem do spraw. No nie wiem tego, tak? Yy, to się za chwilę okaże. Bo ja gdzieś w, w swojej głowie zakodowałem taką myśl. Dotychczas moi przeciwnicy podejmowali bardzo często sytuacje, yy, bardzo często decyzje niestandardowe, wręcz bym powiedział takie niecodzienne. Yy, bo chcieli za wszelką cenę wygrywać no, z takim. Z szczęśliwym kojarzeniem, jakim ewidentnie byłem, ja, no bo dostać mnie albo gościa 2700, no to wiadomo, że każdy GM wolałby zagrać ze mną. I bardzo często z racji na to, że grali ze mną, chcieli wygrać za wszelką cenę, to często popełniali mm, dziwne decyzje, które się okazywały niepoprawne, i ja je wykorzystywałem. I podejrzewałem, że ten sam scenariusz może wystąpić w tej partii. Yy... Więc zagrałem trochę bezpieczniej. Zagrałem skoczek, bije D5. I uznałem, że jeśli w bezpiecznej pozycji czarne będą przyginać, no to. No to gdzieś tam znowu to tę pozycję szarpne. Natomiast wiem, że po goniec bije B5, goniec bije B5, wieża bije B5, krótka roszada. No ta pozycja jest raczej równa nie zauważyłem jednego ruchu czarnych, bo wydawało mi się właśnie, że czarne są zmuszone do zagrania ruchu... Nie, przepraszam, Hetman właśnie poszło w partii. Że czarne są zmuszone do zagrania posunięcia wieża bije B2. Ja na wieża bije B2 chciałem zagrać Hetman A1 i, i na taką pozycję chętnie chciałem pójść, bo... Tutaj atakują pionka i na e5 też atakuje pionka. Więc jeśli wieża by obroniła jednego, no to po hetman bije e5, yy, drugiego pionka sobie zabrałem. Yy, oczywiście czarne mają pionka wolnego, natomiast ja mam przewagę na skrzydle. Mam yy, pionka w centrum. Skoczek na d5 jest bardzo silny. I na taką pozycję chętnie bym się całkiem zdecydował. Ale czarne zagrały hetman b8. Bardzo dobry ruch moim zdaniem z praktycznego punktu widzenia i być może komputerowego, bo Zdałem sobie sprawę, że czarne mają bardzo prosty plan. Chcą zagrać sobie ruch goniec D8, obronić pionka z A5, a dwie ciężkie figury atakują mojego pionka z B2. No i okazuje się, że ja mam mały problem mały problem, żeby rozwiązać ten problem. No bo co? Ehm... No właśnie, nawet nie wiem co. Jak na przykład zagram Hetman A1, no to posunięcie goniec D8 i sobie tutaj czarne wszystko bronią. A ja za chwilę stracę pionka z B2. Y, Okej, okay, być może mogę zagrać wieża B1, natomiast nawet nie wiem. czarny pójdą sobie goniec B6, wstawią gońca na D4. Jeśli wymienią mi y, tego skoczka za gońca, wieża się stroi. Y, znaczy, y, już trochę mieszam słowa. Wieża y, ustawi się do potrójnej baterii. No, jestem raczej pod presją z jakimiś takimi pasywnymi figurami, y, trochę mi się to nie widzi. Myślałem nawet o posunięciu Hetman A1, żeby tego pionka zaatakować w taki sposób, i że tak tam goniec pójdzie, to sobie tego Hetmana gdzieś tam przestawię, coś tam, coś tam. Nie, tu akurat tracę pionka, to tu głupio powiedziałem. Ale wieża C8 jest bardzo nieprzyjemny ruch i powierza bije A5, wieża C1 i tutaj na konkrecie jakimś ee, chyba w ogóle przegrywam, bo powierza B5, Hetman B5, nagle tu jest presja na punkt F1, którego ja nie jestem w stanie obronić. A skoczek C3, Hetman B2, skoczek D1 to nie jest wariant, na który chciałbym pójść z własnej woli. I ja tutaj wiedziałem, że jeśli y, nie zrobię Niczego konkretnego, niczego szybkiego. To czarne za chwilę właśnie zagrają goniec D8 i będą mi chciały zbić pionka z B2. E, więc uznałem, że trzeba tutaj działać dosyć szybko i zagrałem ruch P4. Trochę godząc się na to, że ja tej partii niestety nie wygram. Bo ja tymczasowo tego pionka oddaję. Ale po ruchu Hetman B3 w zasadzie za ruch już go zdobędę, tak? bo powierza bije B4, jak się wszystkie ciężkie figury wymienią, no to szanse na wygrane są zerowe. Yy... Dlaczego tak zagrałem? No, bo właśnie, bo gdybym stracił tego pionka z B, to stałbym bez pionka, no i bez pionka chyba ciężko jest partię wygrywać. Więc też tak chciałem, mimo wszystko, racjonalnie i ze zdrową głową do tego podejść. W partii poszło goniec D8, bardzo taki ruch forsujący wszelkie wydarzenia, bo czarne chcą tak po prostu ustawić gońca na A5, tego pionka obronić. Prędzej czy później ja będę musiał i tak wszystkie te. Jeśli chcę robić progres, to muszę zabrać pionka z B4. Nie mogę zabrać za bardzo skoczkiem, bo nastąpi jakiś goniec E7. Choć tu nie wykluczony. Nie, no tak, goniec E7, zawsze jakaś presja na skoczku jest. Więc najprawdopodobniej prędzej czy później właśnie musiałbym na B4 zbić. Bicie, bicie, bicie. Czarne wstawiają gońca na D4. 4 na 4, pozycja symetryczna. Mamy po figurze i powierzy. Pozycja jest po prostu yy, sucha. Yy. I po goniec D8 został zaproponowany remis na który przystałem. Po, tak po prostu. Bo tak jak mówię, jeśli ja tego, ja tego pionka prędzej czy później będę musiał sobie zbić, a też za bardzo nie wiem, jak mam robić progres, yy, nie bijąc tego pionka z B4. Co mogę powiedzieć o tej partii? Mm. Jestem niemalże przekonany. Wy już, jak widzicie ten materiał, to pewnie wiecie, co się wydarzyło, ale ja w momencie, kiedy to nagrywam, no bo partia. W, no jeszcze dużo, dużo partii jest w progresie, natomiast tak jak powiedziałem też wcześniej, tylko wygrana zapewnia mi puchar świata na 99%. Yy, remis stawia mnie w wysokiej stawce, no ale nie w top 20, to, to, jest, to jest bardziej niż pewne. No ale słuchajcie, tak? Bo ja czytałem komentarze pod poprzednim filmem, że coś tam o kosak, no teraz dawaj, jesteś żywą legendą. W ogóle takich głupoty tam czytałem. Coś tam, coś tam, że już tylko jedna wygrana, dziedzili od Pucharu Świata, dawaj, możesz to zrobić, zapiszesz się na kartach historii. Już, ja już się zapisałem na kartach historii, naprawdę. To, że ja zostałem arcymistrzem po tym turnieju, to jest dla mnie już i tak bardzo duży sukces. Ja powiedziałem, że ja chciwy być nie chcę. Wiadomo, że Puchar Świata... No to byłoby już w ogóle, to byłoby kolejne szachowe marzenie, które, był, które chciałbym spełnić, zagrać w Pucharze świata. Ale ja wiem, że pracując w taki sposób nad szachami, jaki jak tak robię, a może nawet i wiem, że mogę robić jeszcze więcej. Z tą determinacją, bo to, tego akurat nie mogę sobie odmówić, że jestem osobą zdeterminowaną, zdecydowanie do osiągania swoich celów. I z domieszką jeszcze ambicji i całkiem fajnej szachowej gry, ja wiem, że ten Puchar Świata nadejdzie. Tak samo ja wiedziałem, yy, nie robiłem nigdy w sumie żadnej jakiejś nagonki na moim kanale, że o, muszę gonić za tytułem arcymistrza, bo to jest, yy, to jest już mój sufit, to jest wszystko, co mogę zrobić. Nie, ja wiedziałem, że tytuł arcymistrza nastąpi, bo ja zdawałem sobie sprawę ze swoich możliwości i... To samo jest z pucharem świata. Być może brzmi to tak egoistycznie, być może brzmi to tak, że tak bardzo pew... czasami pewność siebie bywa zgubna, ale ja jestem akurat zwolennikiem podejścia, że pewność siebie w sporcie jest wręcz wskazana i jest ona potrzebna do, do osiągania wyższych celów. Więc ja, widząc, jak ja gram w szachy na tym turnieju i wiedząc też, jak gram generalnie na co dzień, z różnymi skutkami z różnymi skutkami bo różnymi skutkami raz jest lepiej raz gorzej ale jeśli ja gram w szachy w taki sposób jak na mistrzostwach Europy to nie ma, nie ma bata że do tego pucharu świata prędzej czy później się nie dostanę bo się dostanę jeśli żadna krzywda po drodze mi się nie stanie to i będę cały czas zdrowym i sprawnym człowiekiem no to ja w pucharze świata wystąpię nie teraz, ale tak jak mówię, trzeba być czasami, czasami trzeba być trochę egoistą i czasami trzeba po prostu zdawać sobie sprawę z własnych możliwości, a ja już uważam, że na tym turnieju zrobiłem kolosalnie dużo, bo performance grubo powyżej 2600 Zrobienie normy tak w zasadzie na dwie rundy przed końcem turnieju, jeśli możemy tak to, tak to określić zdobycie nowego, najwyższego zwycięstwa rankingowego, to był, pierwotnie to był Góry Ledis, a dwie rundy później się okazało, że jest to Jonas Bierre, 2,654. No, no, gdybym narzekał w takiej sytuacji, no to byłbym skończonym kretynem i narzekać nigdy, nigdy nie będę w takiej sytuacji. Jestem mega szczęśliwy, jestem mimo wszystko spełniony, yy, mimo wszystko w ogóle nie, no gdyby ktoś mi powiedział przed turniejem, że okej, okay, Kosaczku, może się nie dostaniesz do Pucharu świata. Może nawet w ostatniej rundzie będziesz o niego walczył, ale zdobędziesz trzecią normę arcymistrzowską i. zarobisz tam 20 oczek rankingowych. Yy, zostaniesz arcymistrzem i tak dalej, to ja bym brał w ciemno taki wynik. Wiadomo, że jak już się pojawiła okazja, zawsze chce się więcej. Zawsze chce się więcej, ale chciwość nie lubię tej cechy. Nie lubię być chciwym, więc ja. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że ten turniej zakończył się w taki sposób i chciałbym, żeby to wybrzmiało. Zobaczmy na szybko jeszcze sobie analizę partii. Yy, już ja włączam silnik. Ale przypuszczam, że to będzie taka świeżnikowowa susza. Tak jak wam powiedziałem, świeżnikow jest bardzo dobrym debiutem na wyrównanie. Yy, I w tej przypuszczam, że w te, No ja tutaj przeklikuję te ruchy, bo to jest teoria. Wieża B8, końca 2, koniec G5, A4. Bo naprawdę ta pozycja, Roszada wieża A4, A5. O, tu od H4 można zacząć, okej, okay, ciekawe. Aha, i tego gońca wymusić na H6. Potem B5. A to może ja pom... Hmm. To może ja pomieszałem coś. Nie, no bo to i tak prędzej czy później do tego samego chyba przechodzi. A z Pionkiem na H4 w sumie nie mogę zrobić krótkiej roszady. No, więc to, to faktycznie. Natomiast jestem przekonany, że ta pozycja pogoni z D7 skoczek C3D5. Pozycje po E, D5 mają naprawdę bardzo, bardzo duży potencjał do przeanalizowania. I tak, no wiadomo, całe szachy to jest jeden wielki remis, jeśli gramy precyzyjnie. Ale pozycje są niesamowicie złożone. Ja postawiłem na trochę bezpieczniejsze rozwiązanie, gdzie nastąpiło sporo uproszczeń. Hetman B8, 0-0 po każdym ruchu. Zagrałem B4, Hetman B3, Goniec D8. No, tak jak Wam mówię, tak. No. komp czasami nie chce bić, ale finalnie i tak tutaj na B4 wziął, tu wziął na B4. Nie mogę zrobić progresu w tej pozycji, nie bijąc tak czy siak tego pionka na, na B4, więc. Propozycja remisu tutaj została przyjęta. Bardzo dziękuję wszystkim z osobna. A może zostawię silnik włączony. O, tak będzie estetyczniej. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za komentarze, za nowych, nowych widzów, którzy zasubskrybowali mnie. Wczoraj wstawiłem takiego posta, że kanał przekroczył 2000 subskrybentów. To jest taki bardzo fajny, bardzo fajny symbol, bo. No bo w zasadzie tak, no liczba, liczba subskrybentów może się przekładać na jakąś popularność tego kanału. Za co się bardzo cieszę i każdemu z osobna dziękuję. Fajnie, że byliście ze mną. Cieszę się za to, że cieszę się z tego, że jak przegrywałem partię, to wiele osób pisało do mnie, żebym. Walczył dalej, żebym się nie poddawał. Były też oczywiście komentarze, które ganiły mnie za swoją grę, i to też było ciekawe. Natomiast no już później te same osoby, jak mi szło, to się dziwnym trafem nie odzywały w komentarzach, ale nie jest to chyba nic dziwnego i nowego w internecie. Wszystkim więc tym osobom, które wspierają mnie, bardzo dziękuję. Cieszę się, że jesteście. Mam nadzieję, że się nawet cieszycie, że na ten kanał trafiliście. Yy, I tak jak mówię, wy już pewnie znacie wynik z Pucharu Świata, bo cały czas pod każdym filmem macie link do wyników i do transmisji. Więc z mojego opisu, pod każdym filmem z Mistrzostw Europy, możecie sobie wejść i zobaczyć, jak faktycznie mi poszło. Ja jestem na 99% przekonany, że top 20, czyli awansu do Pucharu Świata, nie będzie. No ale trzecia normalce, Mistrzowska i solidny zarobek 20, żeby być precyzyjnym, 21 oczek rankingowych na liście się pojawi. No więc nie można powiedzieć, że to nie jest powód do, do zadowolenia, bo oczywiście jest. Jakie mam plany dalej, bo to też może pytanie? Yy, za w zasadzie tydzień, no, za półtorej tygodnia będę brał udział w, w półfinałach do Mistrzostw Polski, gdzie Top 3 awansuje do finału Mistrzostw Polski, w którym brałem udział w tym roku, jak pewnie pamiętacie. Yy. To, była w zasadzie, to było w zasadzie Mistrzostwa Polski, to było preludium do tego, żeby Kosak Czes stał się kanałem anglo, yy, właśnie polskojęzycznym, bo pierwotnie był anglojęzyczny. Może niektórzy z Was tego nie wiedzą, ale pierwsze filmy na tym kanale są właśnie po angielsku. Yy, więc na półfinałach Mistrzostw Polski walczyć będę o awans do Mistrzostw Polski planuję do końca roku zagrać jeszcze dwa turnieje klasyczne właśnie półfinały i memoriał Zamenhofa w moim rodzinnym mieście w Białymstoku do którego was serdecznie ja jako yy, pan arcymistrz elekt, kurczę, będę to powtarzał ale, ale cieszę się tym, więc po będę powtarzał to tak długo jak będę tylko chciał zapraszam was serdecznie na memoriał Zamenhofa do Stoku. pod koniec roku się on odbywa a na nowy rok to jeszcze jakieś pewnie plany się pojawią. Więc Kosak Czes... no o to jeszcze jeden z widzów w ogóle napisał, że yy, yy, mam nadzieję, że dalej będziesz nagrywał. To widzu, to, że arcymistrzem się zostaje, to nie jest to koniec kariery szachowej. Ja bym powiedział, że to jest gdzieś tak połowa. To jest jakaś taka połowa drogi szachowej, ale ta druga połowa, dostawanie się na turniej jak Puchar Świata, na turnieje Fide Grand Swiss, na jakieś słuchaj no nawet czy grani w jakichś dużo silniejszych openach, bo tytuł arcymistrza jest dużo bardziej szanowany i poważany w szachowym świecie. Bardzo dużo furtek nowych się otwiera, także nie przejmujcie się ci, którzy myślą, że na arcymistrzu można kończyć. Nie, zdecydowanie nie. Na arcymistrzu można wręcz zacząć, bo bardzo, bardzo dużo nowych możliwości się otwiera. Nie zabieram wam już więcej czasu. Bardzo jeszcze raz wszystkim dziękuję za obecność tutaj, a my widzimy się Najprawdopodobniej najnowszym materiale, czyli. Yy... Czyli w sumie co? Stream Title Tuesday? No, niewykluczone to jest. No, w każdym razie kosak czes nie znika z internetu. Do zobaczenia wszystkim.